Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich Państwa na uroczystości otwarcia 38. Zjazdu Fizyków Polskich. Ladies and gentlemen, I would like to warmly welcome all of you at the 38th Congress of Polish Physical Society. Na każdym zjeździe fizyków mamy wręczenie nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego i w związku z tym bardzo bym prosił pana prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego, profesora Macieja Kolwasa, o poprowadzenie dalszej części uroczystości. Maćku, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich gości. Witam przybyłych gości z zagranicy. Witam wszystkich fizyków. Proszę Państwa, nie ma nauki bez nauczania. Nie ma również dzisiejszego nauczania bez popularyzacji fizyki. I dlatego Polskie Towarzystwo Fizyczne w tym roku, w Światowym Roku Fizyki, w 85. roku swojego istnienia postanowiło oprócz medalu imienia Mariana Smoluchowskiego przyznać po raz pierwszy medal za dydaktykę fizyki imienia Grzegorza Białkowskiego i medal za popularyzację fizyki imienia Krzysztofa Ernsta. Jak wiecie Państwo, będąc fizykami, dopiero trzy nogi czynią stół stabilnym. Tak samo te trzy dziedziny czynią stabilnym Polskie Towarzystwo Fizyczne. Ponieważ mamy dość dużo nagród i wyjątkową sytuację, pierwszy raz w dziejach towarzystwa w czasie zjazdu jest obecnych dwóch prezesów. Prezes aktualny i prezes elekt towarzystwa. Ja poproszę prezesa elekta, profesora Reinharda Kulesę, żeby uświetnił wręczenie nagród. Tak, na tym slajdzie usiłowałem zawrzeć wszystkie treści, czyli to, że mamy Światowy Rok Fizyki poświęcony Einsteinowi, o tym już była mowa. Mamy 85-lecie towarzystwa i zjazd odbywa się w Warszawie. Proszę Państwa, mamy następujące nagrody towarzystwa. Medal imienia Mariana Smoluchowskiego, jest to główna nagroda naukowa. Medal za całokształt pracy w dziedzinie fizyki. Mamy nagrodę imienia Wojciecha Rubinowicza. Nagroda jest przyznawana za 5-letni dorobek. Mamy nagrodę specjalną z okazji Światowego Roku Fizyki. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego postanowił w tym roku przyznać specjalną nagrodę, określoną jako nagrodę z fizyki kwantowej. I sponsorem tej nagrody jest Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Za chwilę okaże się, kto został laureatem. Mamy nagrody imienia Arkadiusza Piekary za prace magisterskie. Mamy medal, tak jak mówiłem, imienia Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki. Nagrody dla nauczycieli, wyróżnienia dla nauczyciela, wyróżnienia specjalne.
na koniec wspomnę o tym, że w tym roku został również przyznany medal polsko-niemiecki imienia Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga. Medal został już wręczony. Medal został wręczony na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego. Otrzymał go profesor Andrzej Warczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj dowód na to pokazuje. Prezes Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego, profesor Urban, w mojej obecności wręcza medal profesorowi Warczakowi. Do przyznania nagród mamy dwie znakomite komisje. Mamy komisję nagród i oznaczeń pod przewodnictwem pracującą profesora Henryka Szymczaka i komisję nagród dydaktycznych. I komisja nagród i oznaczeń postanowiła w tym roku przyznać swój medal profesorowi Janowi Żyliczowi. Panie profesorze, zapraszam. Nagrodę naukową imienia profesora Wojciecha Rubinowicza otrzymuje profesor Ryszard Tanaś za osiągnięcia w badaniach stanów splątanych atomów. Specjalną nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznaną jednorazowo w jubileuszowym roku fizyki za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu fizyki kwantowej udokumentowane serią publikacji ogłoszonych w okresie 5 ostatnich lat otrzymuje dr Konrad Banaszek. Bardzo proszę, laureata. Proszę Państwa, nagrody za prace magisterskie. Bez młodego pokolenia nie będzie nowych fizyków. I tak, nagrodę imienia Arkadiusza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje magister Mikołaj Chojnacki za pracę wykonaną pod kierunkiem profesora Wojciecha Florkowskiego w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej. Temat pracy: formowanie się przepływu Hubble'a w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów. Nagrodę drugiego stopnia otrzymuje magister Kornelia Lewandowska za pracę wykonaną pod kierunkiem profesora Romana Świetlika w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Praca nosi tytuł Badanie widm podczerwieni warstw Langmuira Langblogeta wybranych ftalocyanin i porfiryn. Bardzo proszę laureatkę. Nagrodę trzeciego stopnia za pracę magisterską otrzymuje magister Agnieszka Anna Kluza. Praca wykonana pod kierunkiem pana profesora Mariana Szuszkiewica w Uniwersytecie Opolskim. Praca nosi tytuł Anihilacja pozytonów w metalach defektowanych poprzez jednoosiowe rozciąganie. Bardzo proszę, laureat. Proszę Państwa, trzeci medal, nie mniej ważny, pierwszy raz wręczony medal imienia Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli. W tym roku dostaje go osoba szczególna po raz pierwszy. Jest nią dr Adam Smulski, nie tylko wybitny nauczyciel, ale również redaktor naczelny fizyki w szkole i polski twórca wielkiego już w tej chwili konkursu polsko-ukraińskiego, który ma na imię Lwiątko. Na pewno się Państwo już z nim spotkaliście, a jeżeli nie, to zachęcam do wejścia na stronę Lwiątka. Bardzo proszę pana doktora Smulskiego. Proszę Państwa, nagrody dla nauczycieli.
nagrodę drugiego stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje pani magister Anna Szyburska, nauczycielka pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi, za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i znakomite wyniki w olimpiadach fizycznych. Bardzo proszę laureatkę. Nagrodę PTF trzeciego stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymują ex aequo magister Urszula Mięsok, nauczycielka gimnazjum imienia Tomaszka w Chieńsku, za rozbudzanie zainteresowań uczniów, za ukazywanie piękna przyrody przez fizykę. Proszę Państwa, zapraszamy laureatkę. Również zapraszamy panią magister Annę Legwand za osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką. To jest nagroda ex aequo. Wyróżnienia dla nauczycieli otrzymują magister inżynier Grzegorz Depczyński, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krośnie, za doskonałe przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie fizycznej i astronomicznej oraz za organizowanie licznych konkursów, oraz pani magister Maria Grygiel z publicznego gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej za zorganizowanie ciekawego programu z okazji Światowego Roku Fizyki. Bardzo prosimy. Laura. Proszę Państwa, Polskie Towarzystwo Fizyczne jest jednym z ważnych elementów Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Poprzez Europejskie Towarzystwo Fizyczne uczestniczymy w pracach fizyków europejskich, ale również mamy doskonałe kontakty z towarzystwami fizycznymi, tak z krajów sąsiednich, jak i trochę dalszych. Jednak chyba takim największym, najbardziej zaprzyjaźnionym towarzystwem fizycznym jest, z polskim towarzystwem fizycznym jest brytyjskie towarzystwo fizyczne noszące nazwę Institute of Physics. Ta przyjaźń nie rodzi się z niczego. Rodzi się z kontaktów oczywiście osobistych, z zaangażowania przede wszystkim pewnych ludzi, którzy obdarzają nas przyjaźnią, a my ich. Taką osobą jest dr Peter Merville. Peter stworzył specjalny taki system bratnich towarzystw. Stworzył całą taką wschodnią politykę brytyjskiego towarzystwa fizycznego. I dlatego na tym jubileuszowym zjeździe fizyki w Światowym Roku Fizyki Towarzystwo Fizyczne Polskie postanowiło nagrodzić Petera Melvilla dyplomem honorowym. It's pleasure to me to say that the honorary diploma of Polish Physical Society obtained this year Dr. Peter Melville from IOP. For creation of new Eastern policy of the Institute of Physics, for construction of idea of companion societies, and for his competence and friendship. Thank you very much, Peter. Światowy Rok Fizyki ciągle trwa. No, ale już widzimy, że wiele osób włożyło bardzo dużo pracy w organizację Światowego Roku Fizyki. No już jako początek podziękowań, jakie towarzystwo ma przyjemność składać, chcielibyśmy na początku podziękować przewodniczącej Krajowego Komitetu Koordynacyjnego Światowego Roku Fizyki, pani profesor Marcie Kicińskiej-Habior. Pani profesor otrzymuje też honorową plakietkę towarzystwa. Jest to tego typu odznaczenie numer 1. Nikt przedtem nie otrzymał, poza naszymi zagranicznymi gościami. Marto, bardzo się cieszę. Bardzo serdecznie dziękuję.
chciałabym powiedzieć, że ta nagroda jest dla wszystkich Państwa, bo ja tutaj tylko namawiam wszystkich do organizacji imprez Światowego Roku Fizyki, ale przecież ta ogromna liczba tych imprez, której rzeczywiście na poziomie europejskim stoimy wysoko, jest dzięki wszystkim Państwu i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Trzy honorowe odznaczenia wręczymy, tylko trzy, za trzy wydarzenia, które się już odbyły. Takim pierwszym wydarzeniem bardzo ważnym było oświetlenie światłem świata. I tą akcję przeprowadził pan rektor Wojskowej Akademii Technicznej, profesor Leszek Jaroszewicz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest dla mnie zaszczyt. W zasadzie nagroda się należy młodzieży. Ja byłem tylko tym koordynatorem, który pozwolił jej przeprowadzić ten promień wzdłuż i wszerz Polski, z granicy wschodniej na zachodnią i oddaliśmy promień na Czechy. Może zakończę jednym słowem, niech światło będzie z nami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wiecie Państwo, ja jestem optykiem, muszę stwierdzić z przykrością, że światła nie widać. Światło dopiero wtedy jest widoczne, kiedy jest zapylenie dostateczne dużej atmosfery. I dlatego drugą nagrodę przyznaliśmy, wyróżnienie, to jest za przeprowadzenie narodowego eksperymentu zapylenia powietrza. Koordynatorem akcji i sukcesu tego doświadczenia była pani dr Bogumiła Mysłek Laurikainen, i mam przyjemność zaprosić panią doktor, żeby wręczyć jej honorowe odznaczenie. Nie ma jej dzisiaj. Proszę Państwa, no oczywiście wszystkie te akcje to mają sens tylko wtedy, kiedy młodzież jest, kiedy mamy nowe talenty. Wobec tego jako trzecią osobę odznaczyliśmy panią doktor Annę Kaczorowską, która przeprowadziła i koordynowała międzynarodowy konkurs poszukiwania talentów. Te talenty to miały często 6 lat, proszę Państwa, były wyśmienite. To cała nasza przyszłość. Musimy bardzo serdecznie podziękować pani doktor. I to już wszystkie są nagrody i odznaczenia. Dziękuję Państwu i życzę wszystkim przyjemnego pobytu w Warszawie i miłych spotkań. Dziękuję bardzo. Festival.